Cześć, a dzisiaj będzie też bez otwarcia. Będzie za taki materiał o zamku Łucznik firmy Lokpol bodajże. Zamek, który ma jak na polski rynek, to nowatorskie rozwiązanie. Nie widziałem tego nigdzie do tej pory, ale też no, nie widziałem wszystkich zamków, nawet wielu nie widziałem. Ale z tych, co miałem w rękach, no to pierwszy to jest zamek z takim zabezpieczeniem dodatkowym. Poza tym, że ma piny. To jest zamek w klasie C na kartę, tak? Tutaj się dorabia klucze. Fajne pudełko, takie naprawdę fajne. Przyszedł w takim pudełku, to mówię, wow, jakie fajne. Fajne, normalnie. Takie czarne. Dobra. Zamek wygląda tak. Klasycznie, tak? Klasycznie, z takim oto kluczem. To jest klucz sześciopinowy, z tego co pamiętam. 3, 4. Tak, to jest sześciopinowy zamek. No i nie byłoby w nim nic specjalnego, naprawdę. Byłby to zwykły, być może trudniejszy, bo mniej trudny zamek. Dosyć łatwy jest dostęp do pinów, ale jakby ja oglądając ten zamek, to właśnie zwróciłem uwagę na coś tutaj od dołu, czego oczywiście nie widać, jak ta wkładka jest w zamku, w drzwiach zamontowana. Takie to dwa rzędy, no tutaj są kołki antyrozjedzeniowe, ale są takie dwa rzędy dodatkowych komór. Mówię, kurde, co to może być? No dobra. Nie czytałem za bardzo opisu o tym zamku. Kupiłem go na jakiejś tam aukcji. Nie jest zbyt drogi, jak na swoją klasę i na to, co tutaj siedzi. Bo pikowaniem udało mi się go spikować i koniec. I zamek w tej chwili jest zacięty. Ten zamek ma dodatkowe tutaj komory z mocnymi sprężynkami, podejrzewam, że mocnymi sprężynkami i też pinami na końcu, które powodują, że człowiek po spikowaniu tego zamka cieszy się jak małpa na banany, tak, że udało się wreszcie tutaj po walkach zamek otworzyć, przekręcamy trochę małą, może bezmyślnie, bo się nie spodziewamy niczego tutaj złego, w końcu tyle już pikowaliśmy, przekręcamy bębenek, no i staje w takiej pozycji. I to staje, powiem wam, że wydaje mi się, że na dobre, być może, wydaje mi się, że jest szansa, żeby go przekręcić dalej albo wrócić do pozycji 0, ale jeszcze mi się nie udało. Zamek, no, blokowany jest też druga część od razu, tutaj jak się to zablokuje, to klucz już nie działa. Próbowałem trochę się z tym bawić, nie mówię, że jakoś wielce długo z tymi blokadami. One tutaj, chyba główny problem jest taki, że to wszystko jest pod kątem i ciężko je można próbować nacisnąć. To jest taki, powiedzmy, jakiś luz jest mały, bo komora jest pod kątem, tu jest komora tutaj z boku trochę i te piny się zacięły też z boku. I teraz wciskanie pinów, no nie bardzo w tą stronę, nie bardzo chcę wcisnąć tutaj te sprężynki razem z pinami, które są na końcach. Dodatkowo na pewno te sprężynki są dosyć silne i no i na razie mam, że tak powiem, z tym zamkiem z ręką w nocniku. Pikowanie zakończone pozornym sukcesem i koniec, kaplica. To tyle, no chciałem wam dzisiaj taki zamek przedstawić, bo też chcę na kanale przedstawiać konstrukcje, które według mnie są ciekawe i warte zwrócenia uwagi. Nie wiem, od razu mówię, nie wiem, jak ten zamek by się zachował przy próbie rozwiercania albo wyłamywania. Na razie jest mi go szkoda, na razie chcę się nim pobawić, pocieszyć i popróbować jeszcze z nim powalczyć. Ale podejrzewam, że no to jest klasa C, więc pewnie jakieś standardy spełnia. To tyle, moi drodzy. Naprawdę zamek zaskoczył mnie pozytywnie. Wreszcie coś trochę innego, coś nowego, nie tylko ciasne wejścia i tam jakieś piny, tylko proszę, zwykła, może nie to, że zwykła, unikatowa jak na zamki, które miałem w rękach. Pułapka, która skutecznie, że tak powiem, blokuje lockpicking. Być może, gdybym o tym wiedział wcześniej i bym go lekko przekręcił i nie wiem, może zalał jakimś klejem na gorąco, ewentualnie użył tego swojego urządzenia, które wam pokazywałem, nakręcił tą sprężynę i zwolnił, żeby szybko wróciła, może te piny by nie zdążyły wskoczyć.
Ale na razie nie wiedziałem o tym, wskoczyły, tak? Też nie ukrywam. Tutaj to widać, że coś jest. Chciałem też zobaczyć, jak to. Czy to jest faktycznie pułapka i jak ona się zatnie, to czy jest jakaś szansa z tym zamkiem coś zrobić? Widziałem podobny zamek na kanale u Bosian Billa bodajże. Nie ukrywam, że podglądam gościa. Nie tylko jego zresztą. I on pokazywał taki zamek, też chyba sobie z nim nie poradził, ale on miał zamek, który mógł wsadzić mimo zacięcia klucz i go tam pikował i pokazywał, jak to działa. Dobra, pikował. Nie pikował, tylko go wypatroszył. Dobra, no to tyle, bo już ten film przedłużył trochę, jak na tą godzinę. Trzymajcie się. Miłego dnia czy wieczoru. Cześć.